Prawie się teraz odmówić. Jeszcze przy tej uchwale komentarza takiego, który już będzie dyrektor placówek. Głównie tu chodzi o przedszkola. Proszę Państwa, bo spotykacie się z różnymi opiniami, jeżeli jesteście na odbiorach, że coś jest zgłaszane dzielnicy, dzielnica tego nie respektuje. A chodzi głównie o zakres prac remontowych, które wskazują. Ja byłem takie spotkanie z dyrektorkami przedszkoli i prosiłem ich, że jeżeli wskazują zadania, to niech myślą na przykład o dwóch zadaniach, a nie o jednym, bo później okazuje się, że jest przetarg, kwota jest dużo mniejsza, my nie mamy żadnej informacji na temat, że powinniśmy przesunąć środki i ktoś w październiku, w listopadzie ma do nas pretensje, dlaczego miasto zatrzymało pieniądze. Informuję tutaj wszystkich radnych. Wszystkie pani dyrektorki były poinformowane, pan dyrektor, mamy jednego, mówię też o placówkach szkolnych. Jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby Rada Dzielnicy 15 negatywnie zaopiniowała przesunięcie środków w ramach remontu szkół i przedszkoli, a doszły do mnie takie tutaj słuchy, że podobno było zgłaszane, respektowane. Nie ma czegoś takiego. Po prostu wnioski nie wpływają. Prawda jest taka, że pani dyrektorki były nauczycielkami i chwała im za to, bo wtedy jako grono pedagogiczne, jako nauczycielki, osoby bardzo kompetentne, ale z czasem zrobiono z nich menadżerki, które powiedzmy sobie szczerze, niekoniecznie są uwagi w sprawach remontowych, procedur i tego wszystkiego. I one jeszcze wszystkiego nie potrafią ogarnąć. I przykład jest taki, że pani miała zadanie, nazwę to remont parkietu i ona chce przystąpić do dziedziny, pyta się, czy w tej materiale, żeby to zadanie i nawet na remont parkietu. To jest zadanie remont parkietu. To ja remontuję tam, gdzie go chcę, tam, gdzie go wskazuję. Proszę Państwa, dobrodzieliśmy do końca. Natomiast kilka spraw takich bieżących. Były tutaj wnioski zgłaszane na ostatniej sesji, czyli tak, wniosek pani radnej Jana Brzuzniczycie Krzysztof Ławek zlokalizowanych wzdłuż ogrodzenia szkoły na ulicy Popielni do osiedle Piastów i przeniesienie jednej z nich na przystanek autobusowy. Takie pismo zostało wysłane do wniosek radnego pana Dymacza. Brak koszy na śmieci wzdłuż toru tramwajowego przy ulicy Księdza na Rozkowicie Nadecia. Pismo do zarządu zniszczy zostało stosowane. Odpowiedzi. Przegląd drzew i krzewu rosnących na terenie Miszczewic w celu zakwalifikowania chorych okazów do wycinki lub przycięcia. Poza radnym panem Dymaczem i panią Marną nie wpłynęły żadne wnioski. Dajemy sobie czas do przyszłego piątku, ostatni termin. Tylko pani ma to już nie poruszamy żadnych śliwek. Do Zikitu od razu dała. Tak jest. Proszę Państwa, wpłynęło pismo przychodni do spółdzielni wiadomości dzielnicy, bo pierwsza była tam komitka, a nie ma pani to za chwilę to mówimy. Proszę Państwa, odbyła się bez zaplanowania pożegnanie lata na terenie gminy Miszczewickich. Nie wiem, czy Państwo w czasie zakończyło. Wydaje mi się, że impreza była bardzo fajna. Natomiast pojawia się również w naszej dzielnicy niebezpieczny obraz, gdzie nagle pojawiają się młodzi ludzie w kapturach. I tutaj ja to zobligowałem się do napisania pisma takiego podziękowania dla policji, ponieważ w momencie, gdy zadzwoniłem, to jest ostatni szczyt. To było przyznanie się. Proszę Państwa, jak zadzwoniłem na policję, bo to było na prośbę też mieszkańców, którzy siedzieli spokojnie, żeby jakoś zainterweniować, w ciągu 10 minut przyjechał oddział specjalny, 10 policjantów i ja poprosiłem, żeby nie robić jakichś, powiedzieć, idziemy tylko. Proszę Państwa, to co się działo pod sceną, czyli ci z kapturami, to było kwestia minuty. Mówię o pożegnaniu lata. Pojawili się na zapisano kibice no, w kapturach. Rządzący dziennik. I proszę Państwa, w momencie, kiedy kaptury zniknęły, policja
policja została do końca imprezy, jeden samochód. Ja myślę, że po prostu to było też naoczne, że na przystanku Mistrzowice nie podjęliśmy takiego decyzji, takiego lekceważenia, że nie było jakiejś obstawy. Wzięliśmy tutaj jednak solid. I tym bardziej był wtedy D. Ale też mówiliśmy się z komendantem, on powiedział, że ma wszystkie zastępy w pogotowiu. Wystarczyło jeden tryb, powiedział, że do 5 minut pojawi się policja. Ale nie, było takie spotkanie również w mieście, odbyło się na prośbę Komisji Bezpieczeństwa, bo policja naprawdę robi wszystko, ale nie jest w stanie zapewnić takiej sytuacji, że pod każdym blokiem będzie stał jak oddział. Oni się tak potrafią zmobilizować, bo to była chwila moment. Parę osób podeszło, zagroziło, bo zobaczyły, że są na scenie osoby na przykład z innych osiedliska Ziemniżowskiego i już jakieś poszły docinki. Ja mówię, to sprawa została zaszczegnana, ale mówię, jest ten pełny podziwu dla policji. Nie było, że nie mogą, że nie da rady. Zapytali tylko, czy w grupie są kibice. Podobno oni do ognia. Dolał fakt, że były pokazy Wisły, a podobno bohaterów września i Wisły Krakowie. Bo tego wieku nie. Tego nie. To będzie jak to w 2016 roku. Nic takiego nie było. Proszę Państwa, ja bym chciał jeszcze tylko dodam, co słyszałem w radiu, bo tam sobie wymieniali tam panowie informacje. To byli między innymi 13-17-latkowie. Część z nich była pod wpływem alkoholu. I byli proszeni rodzice do odbioru dzieci. Tak. Także na tym się skończyło. Panowie jeszcze byli też tajniacy, którzy też zabezpieczali imprezę do końca. W zasadzie już koniec to był imprezy. Jeszcze tylko jeszcze dodam, a propos tej przystanej Szczyrnicy, bardzo profesjonalnie wyglądała ochrona. Przynajmniej zbudowała taki respekt. I panowie naprawdę... Nie, ludzie oznaczeni. Naprawdę chciałbym też życzyć sobie, żebyśmy mieli tak imprezę zabezpieczone wszystkie, tak. A to była chyba ochroniacka, tak, Astra chyba, nie? Ale wiesz, ale bardzo profesjonalni podeszli do rzeczy, bo tylko znali, nie mogli się zadać. Proszę Państwa, Pani wpłynęło pismo przychodni do spółdzielni mieszkaniowej Wiadomości Dzielnicy. Ze mną skontaktował się Pan, okazuje się, że jest tam wspólnota. Michał Podobny. No. Jest wspólnota. Szczuplejszy. Jest wspólnota, proszę Państwa. Ja powiedziałem, my nie mamy za bardzo próbów, natomiast zasugerowałem, żeby odbyć takie spotkanie z kierownictwem przychodni. Jeżeli dostanę takie zaproszenia, prosiłem. Tam się podpisała Pani doktor Juszczyk. Tak. Powiedzieli. Jedna strona, nie wdawała się w dyskusję, oni twierdzą, że po prostu lekarze, którzy przyjeżdżają do pracy, cały zastęp parkuje na ich prywatnym terenie, a twierdzą, że przychodnia ma. Tutaj kwestia... Przychodnia ma z drugiej strony parking, tak. Oczywiście, zresztą jest droga ewakuacyjna, ale tu głównie chodzi o poradnie dziecka chorego. I tutaj o tą stronę chodzi, że z tej strony poradnie dziecka chorego, jeżeli dziecko będzie miał utratę przytomności czy co, no to wtedy musi karetka objeżdżać naokoło, jest to czas. Dlatego proszę Państwa zrobimy tak, jeżeli ja dostanę zaproszenie, bo nie jesteśmy dzielnica, nie jest strona, możemy jakoś wspierać, bo nawet powiem Państwu, na tej zasadzie się odbyło, że spółdzielnia kierowała oświecenia, tak? Od razu, nie, to nie jest oświecenia. Oświecenia, tak? Spółdzielnia, nie padło nazwa oświecenia. Spółdzielnia od razu skierowała to pismo do wspólnoty i to Pan ze wspólnoty dzwonił, że mają taki problem. Ja mówię, proszę zorganizować takie spotkanie, może jakiś konsensus osiągnąć. To jeszcze Zbyszek chciał coś dodać. Znaczy ja się dziwię, bo ja też jestem w spółdzielni oświecenia i dla mnie to jest rzeczą niedopuszczalną, żeby ktoś blokował parking do wjazdu. Bo sprawa jest taka, jeżeli to jest spółdzielnia oświecenia, to jest wspólnota, prawda? Całego oświecenia. Ja pod swoim blokiem nie mam żadnych ani parkanów, ani żadnych blokad, żeby ktoś wjeżdżał do mnie na osiedle. Nie mam czegoś takiego. I ja uważam, że trzeba byłoby też porozmawiać z prezydentem, na jakiej wiesz, żeby to nie był jakiś ewenement, że ktoś coś takiego robi. Tamten rejon to jest taki gorący kartofel, tak, ponieważ na przeciwko jest ten parking, parę miejsc pocztowych, jak przystanek autobusowy i od lat
tam jest tak na dobrą parę miejsc parkingowych, a wyobraźcie sobie, że z tamtego bloku do dzielnicy rok przychodzą pisma, żeby wydzielić dla osób niepełnosprawnych. Musi być miejsca. Ale poczekajcie, z tego bloku chyba jest 8 albo 9 osób niepełnosprawnych, które mają te znaczne inwalidy i każdy chce mieć miejsce. Czyli de facto dla nikogo tutaj nie było miejsca. Dokładnie tak. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Jest prawego rodzaju, że zgodnie z przepisami na chyba na 30 mieszkańców jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. To było czas integracji. Jeżeli tak Wiesiu mówi, że jest tam 8 osób, to trzeba to po prostu przeliczyć na liczbę mieszkańców i tyle mogą mieć tylko miejsc parkingowych. I to nie jest na zasadzie taki termin jest na przykład pod blokiem, że jest jedno miejsce parkingowe osoby niepełnosprawnej, a mam tylko w bloku jedną osobę niepełnosprawną i to jest jego prywatny parking. Tylko tak, jak będzie na przykład 4 miejsca parkingowe, a ich będzie o 8 osób, to pierwszy przyjedzie, oczywiście, że no to dobrze, nie ma znaczenia, wiesz. To przyjedzie z tych niepełnosprawnych, to zajmuje miejsce. Tak, jeszcze jedno zdanie, żeby nie dyskutowano. Wszyscy dobrze wiemy i nie chcę nikogo być sędzią ani tego. Stopień niepełnosprawności jest różny. Zgadza się. Choćby nawet, mógłbym powiedzieć już tak samo od umysłowej. To masz rację. Każdy z tych osób będzie miał znane inwalidy, bo to nie rozróżnia mi tego. Ale równie dobrze ta osoba jest pod względem motorycznym, fizycznym, sprawna, i ona może pójść 10 kroków dalej do parkingu. To masz rację. Nie. Każdy próbuje wykorzystać. Ale ja jeszcze, jeżeli mogę jedno słowo, bo zapomnę to. Chcę Państwu radość wszystkim powiedzieć, że te 8 tysięcy, które było przeznaczone na szczepienie przeciwko grypie, konkurs został rozstrzygnięty. Dojdziemy do tego. Tak? Tak, mam Pana pisemne. No, będzie na medal. Gdzie będzie? Będzie na Budziszyńskiej. Szczepienie przeciwko grypie bezpłatne będzie na ulicy Budziszyńskiej w medalu. Ja jeszcze mam tylko taki punkt, który mam tak. Zresztą nie wiem, czy wiesz, bo tam jesteś działaczem też tej oświecenia i tam jest problem faktycznie, bo tam ten rok 41, o którym mowa przy chodni, no. Który też skomina zna pewne przypadki, no jest problemem, bo oni innego parkingu nie mają, jak tylko ten po stronę przy chodni i ten przy ulicy, tak? Jest to dosyć rozbudowany blok i z drugiej strony jest problem po prostu tych miejsc parkingowych, więc... Wszędzie tak jest. Nie, ja zgodzę się z tobą, że nie ma oczywiście, nie ma nigdy nikomu miejsca posterunkowego. Zgodzę się też z rodzajem przychodni, że ten wjazd powinien być, znaczy, że powinien być przesunięty o tych kamerach. Tak, dokładnie. Umożliwiając po prostu spokojnie karetce wjazd i Ja tylko mówię, że to jest ewenement, żeby spółdzielnia oświecenia zablokowała sobie dla pewnych mieszkańców miejsca parkingowe. Dlatego, że u nas na oświecenia, że tu kolega wie jak jest, o godzinie 17 u nas na oświecenia też nie ma miejsc parkingowych. A na przykład pod moim blokiem myśmy płacili za te miejsca parkingowe, przyjeżdżałem z innych bloków i co ja im powiem, że nie park pod moim blokiem, bo myśmy za ten parking zapłacili, nie ma czegoś tego. Stworzymy ewenement. Już żeśmy stworzyli, bo jesteśmy w tym bloku 40 już. Nie ma czegoś tego, bo się odizolujemy, bo się okaże tak, powstaną wspólnoty mieszkaniowe, tak jak u nas już niedługo będzie na oświecenia i każda się będzie kurczę godziła. I każdy jak się ogrodzi, to sobie zrobi miejsca parkingowe. I do czego to dojdzie? Ale tak jest już na nowym wyższej. Tak nie może być. Jeszcze raz mówię, bo ja rozmawiałem z kolegą, bo on tak ma na przykład w Starej Nowej Górze. Oni sobie ogrodzili całe miejsce parkingowe, do niego nie możesz wjechać. Ale on po moim osiedlu, po jego osiedlach sobie może jeździć, parkować gdzie chcieć. Nie, oczywiście. To jest niedopuszczalne coś takiego. Ja się dziwię, że w ogóle coś takiego ma miejsce. Ale sędzia oczywiście, że nie. Właśnie za przykładem tego bloku i tych mieszkańców poszły przykład właśnie od tego, poszły po prostu powyżej bloki, zaczęły właśnie wyjść i ślawane zaczęły robić. Przykład poszedł faktycznie od tego bloku. Natomiast tutaj należy zrozumieć ten przypadek, który przychodnia jest
Dobrze. Jest obiekt, tak jak założyłem w tej kamery. Tak. Do którego drogi ludzie przyjeżdżają, żeby te, oczywiście ten problem znika po godzinie 18 w Wyszku. Fakt, że przygodnie jest do niego 18, czyli już go nie ma. Ale to jest dla mnie niedopuszczalne, żebyście przyjeżdżali na osiedle miasto, atakowali pod razem i przyjeżdżali tutaj pod razem. Zwłaszcza, że oni jak jeżdżą na przykład, jak jest u nas na przykład, jest jakieś spotkanie u nas na osiedlu, na Zgłudzie do Oświecenia, oni sobie przyjeżdżają do nas na osiedle, parkują gdzie sobie chcą. I wtedy nie ma żadnego problemu, żeby oni zaparkowali. Natomiast jak ja bym chciał przyjechać w ruch numer 47, będąc mieszkańcem wspólnoty osiedla Oświecenia, nie mam szans tam wjechać. Dlaczego? No, dlaczego tam nie mam prawa wjechać? Jeżeli jest Spółdzielnia Oświecenia, ja jako mieszkaniec osiedla Oświecenia, czy całej tej wspólnoty, powinien bez problemu tam wjeżdżać, a oni mi blokują. Pokaż legitymację zatrudnienia na chucie, to cię puszczę. Nie, no Wisiek, nie może tak wjeżdżać na takiej zasadzie, bo tak tutaj mówi kolega Nowa, że dojdziemy do takich rzeczy, że będziemy się odzorować. Przychodnie, jak jest to oczywiste, no to o czym ty mówisz? No, każdy tak samo jak pamiętasz, Piotrusiu, jak mieliśmy taki... Piotrusiu! Co za pochwał? Co ty znasz? Tam miały być bloki budowane czteropiętrowe. Okazało się, że budowane zostały bloki siedmiopiętrowe. Tak, zaraz, tak, tak. Myślę, tak, pamiętam, jak oświecenie. Tak, to jest sprawa tego rodzaju. I co się okazało? Wybudowali bloki siedmiopiętrowe. Oni się całe ogrodzi się. Tyle mają miejsc parkingowych, ile mają, ale parkują u nas na osiedlu. I gdzie to jest do pomysłu? Pan Meri, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć i po co to. Nie. Pani Katarzyna, to was budzi. Nasza rozmowa, słuszność jak najbardziej, tylko po prostu w tym momencie no, naszymi po prostu uwagami nie zmienimy tego faktu. W związku z tym ja Zbyszku mogę tylko się tyle załatwić, żeby to już skończyć, przejść do następnego punktu, że w bloku 41 będzie to oficjalnie narzeczono i wtedy miejsce takiego bloku się znajdzie. Upominą twój związek z panem przewodniczącym. Pani Katarzyna, dzielnica nie ma wpływu na to, jeżeli się zawiąże wspólnota, na Bałater Obrześcia, mają swoją własność, jeżeli jest to jest własność, to mogą stawiać szlaba, no niestety. Teraz jest nawet sytuacja tylko jedna, proszę Państwa, my możemy iść i prosić, że są na przykład sytuacje takie, że jest to na dobra mieszkańców, że nie może wjechać pogotowie, a czy oni to... To jest naprawdę ich dobra. To samo mamy na Bogatego Wejścia, gdzie powstali przed moimi rokami. Pani prezes od razu powiedziała. I ja to będzie jednogrodzona. I na koniec chciałabym się pani postawić. I to stopień pani myślenia, gdybym ja z panią stworzył związek, nieformalny związek, to miałbym u pani darmowy wstęp na tą nową mylnię? Tak, ale ja chciałam powiedzieć, że już w nieformalnym związku jesteśmy trzeci rok. No to jest przesłanie. Proszę Państwa, jest gazetka do odbioru. I moja propozycja jest taka, znaczy podpisać się, czy bierzecie i ustalamy do przyszłego piątku, jeżeli nie, to rzecz. To już jest wolny w wolny piątka. Ja jeszcze bym chciał. Czyli tak, gazeta, omawiamy się do piątku, każdy może dać tyle, ile uważa.
Ile uważa na siebie, tylko proszę... Natomiast to, co nie zostanie, my to po przyszłym roku na pewno rozdamy. Następna sprawa to jest kalendarium, bo odbyło się spotkanie z burcą i żeby nie było tak jak... Znaczy, no chcemy zrobić to, co było w zeszłym roku. Że wszystkie instytucje zostały dużo wcześniej poinformowane. I tak, bitwa o Miszczewice 10-11 maj, bitwa o Miszczewice 17-18, 10-11 maj, bitwa o Miszczewice, następnie znowu 17-18 maj, bitwa o Miszczewice, zawody w Eliksu, 3-25 maj, majówka miszczewicka w parku tysiąclecia przewidziana, 3 czerwiec, Dzień Dziecka w Planszu Miszczewickie. Tu propozycja była taka, że pierwszą damy, że na sali, a później najwyżej przyjdziemy na plan. Dzień Dziecka? Tak, 3 czerwca. Proszę Państwa, z racji tego, że Boże Ciało wypada 19, tutaj wiem, że koordynuję te zadania, że uczymy lekcje historii, pan Michał Drewiński, to zostało mi przesunięte 14-15 czerwiec. Ponieważ za tydzień, bo 19 mamy Boże Ciało, nikt nie zostanie, a później jest koniec roku szkolnego. 14 września jest pożegnanie lata planowane. 14 września. 14-15 czerwca. Proszę Państwa, 20-15 Miszczejowice. I 12-13 wspólne śpiewanie z okazji Dnia Niepodległości. W tym roku wspólne śpiewanie koordynuje Szkoła 144. I prawdopodobnie odbędzie się, w tym roku było na... W zeszłym roku było tutaj na kościele w Miszczewicach. To zrobimy prawdopodobnie w drugim kościele i jest taka sytuacja, że termin nieco poinformuje następnej sesji dokładny, ale w szkole podstawowej jest jedna impreza i mam nadzieję mieszkańcy, natomiast przedszkolaki też chcą zrobić coś wspólne śpiewanie od dziadków i oni to zrobią w Bursi. Prawdopodobnie jest to już ustalony termin 12 listopada. Co do godziny potem na następnej sesji. Proszę Państwa, jest ustalony również termin Wigilii. Skoro nasza sesja odpada 19 grudnia, tak ustalamy również termin Wigilii 19, jest zarezerwowany już w Bursi i jest później. Proszę Państwa. Proszę Państwa, moje studenty, teraz wolę z wnioski. Teraz może szlachcić. Dziękuję, czy dobra kobieta? Dziękuję, czy dobra kobieta? A to może najpierw Ty zacznijmy, a Ty się skończy. Proszę Państwa, Wy skończmy. Słabuś moje kowali, proszę Państwa. Zgłosiłem nie wywiązałem się z obowiązku. Wycieka grzybów wzdłuż Wiślickiej głównie i Kiętajowca. Ty podałeś panie Katarzyna Matko. Ja nie podałem. Nie, przewodniczący powiedział też. Bardzo bym prosił o taką formę przeglądu bieżącego oświetlenia alejek, ponieważ trochę latarni się już nie świeci. Na pewno dolna część Blat Miszczejowicki, tam jest przynajmniej kilkanaście już nie świecących się. A z jednego to tylko na kabelku wisi, ale dalej się świeci. Może komisji spać. Za blokiem 33 na do tego wieku. Tam jest konieczny trzeba. To by zadzwonił Rafa. Spokojnie. I chciałbym tylko powiedzieć, że w dniu dzisiejszym, wczoraj jeszcze wieczorem Michał mnie widział, bo nie wiem gdzie mnie widział, no ale jechał i mnie widział. Bardzo ciekawe. Nie było problemu, ale zrobił się problem to, co pan przewodniczący mówił w sprawie tych określenia tych terenów pod opiekę Straży Miejskiej, ewentualnie policji. No to cały czas jest to skatepark głównie. I chciałbym powiedzieć, że te święte drzewa, które były sadzone przez pana przewodniczącego w asyście kilku innych radnych, czyli tych mniejszych aniołków takich, tam Czarniego też. Trzy. Złamane. Nie.
Jest to przykład, proszę Państwa, nie mamy trudno naprawdę. Ja tylko mówię, bo i tak się nic już nie da. Dzisiaj mieszkanie zadzwonił, ja powiedziałem, że sobie przejdzie po sesji. Ja myślałem o jednym dziale, myślałem, że drugie, a to myślę, że już trzy. To łamamy. Dobrze, ktoś jeszcze z Państwa chciałby zwyczaj. Mogę już? Jedno dysło. Swoje zamawiać. Udzielamy kilku. Dziękuję. Myślę, ale ty już powiedziałeś, co będzie. Jeszcze tylko dwa słowa tylko. Chciałbym podziękować za tę organizację tego lata w mieście, bo było bardzo ciekawe i dzieciaki skorzystały na tym bardzo dużo. A druga sprawa jest taka, że chciałbym, żeby to jakieś było rozliczenie z tego, nie? Żebyśmy wiedzieli, co na co poszły pieniądze. To już do Komisji Sportu, tak? Dobra. Mówiłem, że dzieciaki z tego zadowolone, natomiast żebyśmy mieli taką informację. Nie wiemy gdzie, co, jak było, tylko co, gdzie poszły, jakie pieniądze. Dobrze? Proszę Państwa, ale na tej Komisji Sportu się wyświetlimy. Dobrze, czyli na następną sesję proszę Komisję Sportu, żeby przygotowała takie sprawozdanie. Natomiast, proszę Państwa, zapomniałem o jedno przystanku w Szczyjowice. Aha. Ja to chcę podziękować Wiśniowi, bo do końca od... Pan jest cenna, rozchodził. Nie. Kwestia taka... Mimo iż był przeziębiony, było... Tak. Trzeba Wiśkowi oddać cześć, że pan Wiesław... Tak, oczywiście, że tak. Nie. Oczywiście, że tak. Wiesiu był od godziny 2 do godziny prawie 10. I tak jak tu pan Piotr mówi, bo znowu jak powiem Piotr, to znowu będzie afera. I do końca był i nawet na rozdanie nagród. Dobrze, że ja tyle bym podziękować i to zaraz... Nie, no ale dlatego mówię, no wiesz. Mi wiesz, myślę, że impreza wpisała się już na stałe w kalendarzu. Zgłosiło się 27 zespołów. Ale żelata. Ale poczekaj, dlatego odbyło się podsumowanie tego. Następny przegląd będzie już miał charakter taki, że będą nagrania, będą tak zwane wstępne przesłuchania. I zespoły będą miały do pół godziny wtedy już pokazać tego, co jest najważniejsze na scenie. Także weryfikujemy pewne rzeczy, co jest dobre, co jest złe. I mam nadzieję, że po prostu czas montażu zespołu, który jest dość długi, nie się mogę robić grają, a chętny jest rzeczywiście. Dzisiaj się spodziewał, że 27... Tylko warsztat nie był... Jedni to czy tak się czyta, jedna to z Warszawy. Proszę Państwa, z mojej strony... Jeden komunikat, tylko że odnośnie pomnika tego Hanowskiego, to wymieniany jest tam chodnik przed tym pomnikiem przez chyba spółdzielnię, bo... Przed spółdzielnią. Bo to jest teraz jest, tak i... To były dwa przetargi. Tak, no, teraz ten chodnik wymieniany też był w takim stanie, więc tylko taki komunikat. Bo muszę na pewno dzień tam. Kurczę, zapomniałem. Panie Przewodniczący, i myślę, że Pan Leszek i Pan tu Krzysiek, zapraszamy Was w niedzielę na godzinę 10 do szkoły nr 89 na zakończenie środowiska, na rozdanie nagród. Bardzo dobrze, żeby Pan Przewodniczący, Pan Wiesiu też przyszedł. Może ja tak, radni... Mam wyjazd służbowy, natomiast radni bardzo bym prosił. Zapraszam, jeżeli, tak. To jest to takie fajne koło, czy coś nasza... Tak. Już jest... Bardzo ciekawe nagrody są kupione. Tak, w niedzielę o godzinie 10. I Tak. W 89 szkole. A, proszę Państwa, dobrze, że mi jest przypomniał. Ponieważ, nie wiem, czy słyszeliście dzieci, tam mieszkam, że jest akcja prowadzona chyba w telewizji. Tak, jutro. Tutaj do dzielnicy jutro przyjdą dzieciaki i serdecznie zapraszam radnych, którzy są zainteresowani na godzinę 10. Dobrze, robimy to. Tylko bardzo bym prosił przygotować się tam, jeśli może. Na 100 tysięcy. Ja mam akurat zajęcie. Pamięć. Ja też mam zajęcie. Co to jest matematyki? Proszę Państwa, chciałbym, proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja chciałam powiedzieć, Krzysiu, tak słucham Ciebie, słucham i się tak chciałam się pogadać. Pani Katia, bardzo spokojnie. Proszę Państwa, ma ten raz w miesiącu takie spotkania, więc ja nie śmieszę. Na zakończenie, Panie Mateuszku, Pan już tak podrygnuje tymi łóżkami pod tematką, więc na zakończenie tym optymistycznym akcentem
Ja tylko chciałam tyle powiedzieć, że obiecaliśmy sobie podziękować, ale przyniesiemy to na sesję już październikową, się już jest późno, jesteśmy zmęczeni. Podziękowanie zgłaszam dla pana Leszka, tylko dla pana Zbyszka Kiecia, dla pana Grzegorza Neusa odnośnie po raz pierwszy przeprowadzonej tej akcji na Lato w mieście. I to mówiliśmy na sesji sierpniowej, że sobie o tym porozmawiamy, wyciągniemy wnioski, jakieś tam przemyślenia. Bardzo impreza udana. Sama byłam, sama uczestniczyłam z dziećmi 3 razy. No ale jak na okres wakacji to i tak dobrze z mojej strony. Więc ja bym o tym pamiętała. Z jakim skutkiem? Kasiu, ale mi się wydaje, że Lato w mieście trwało wielu lat. Ale ja po raz pierwszy. A że ty byłaś po raz pierwszy. I ja mam to wszystkie. Więc ja będę pamiętać, a do pana Grzegorza Męsa też będę pamiętać, żeby przygotował sprawozdanie. I... Proszę Państwa, jeszcze taki jeden, dobrze, że została poruszona, bo to wkrótce wcześniej my musimy dać odpowiedź taką, że jesteśmy zainteresowani. A propos naszego trenera w przyszłym roku. Miasto wpadło na tak fantastyczny pomysł, że no nie da już nam 2 trenerów, tylko musimy partycypować w kosztach, czyli 1000 zł dokładamy do... Musimy połowę kosztów utrzymania każdego trenera dołożyć. To jest w wysokości 2000 zł. Mamy 2 trenerów, czyli 4000 zł. Na dzień dzisiejszy przy tych wszystkich zmniejszonych pieniądzach, które mamy z miasta, no to nie mamy jakiejś dobrej informacji, bo to będziemy musieli właśnie pomyśleć o tej akcji Lato na razie z tych pieniędzy. Natomiast na pewno damy taką informację, że jesteśmy zainteresowani, proszę Państwa, tymi 2 trenerami. No. Także chyba zgadzacie się z nami. Tak, tak. Zdeklarowali, że trener musi być, bo dłuższy. Ja tam jestem 2 razy w tygodniu, bo tam dzisiaj trener jest mistrz Jowis, także nie potrzebuję. Czy nie społeczny? Tak, czy nie społeczny, nie ma żadnego problemu. Proszę Państwa.